Godzina nie mniej koło 23. Dorota dalej zawija w te sreberka. Tym razem są to liście dębu. Które? Masz jednego wolnego liścia dębu? Daj mi jednego wolnego liścia dębu. Chyba ja już swojego znalazłam właśnie niechcąco. Ale dobra, zaraz, bo jak będą wszystkie spakowane, sobie mam wybrać. Liście dębu. Fokusujemy. Proszę bardzo. Fokusujemy. Wyglądają w ten sposób. Z tyłu mają runę ochronną. No i są do zawieszenia również. Także tak to będzie wyglądało. Ja już swój liść dębu znalazłam. I teraz uwaga. Mamy tu wszystkie liście dębu. Daj wszystkie. Daj wszystkie. Ja je poustawiam. I jak ktoś zgadnie, jaki, który numer ja liścia dębu wybrałam, to są wszystkie. Aha, tu jest jeszcze tanki i... No dobra, ułatwimy, tak, może no. Bez tych, o, no, nawet bez tych. Zapakowane, nawet bez tych, tylko ja i tak poprzesuwam, żeby było widocznie. No, to się przydarzą. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, no. Ja swojego ciągle mam na oko. Akurat, zobaczcie, jak jestem świetna. Czyli mamy 4 razy 4, chyba wychodzi 16. No i mamy tutaj, słuchajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Który liść dębu ja sobie wybrałam? Kto zgadnie, niech pisze nam odpowiedź, gdzie mam, żeby nam łatwiej było ogarnąć. Pod filmem damy radę? Pod filmem, tak, w komentarzu. Jest w komentarzu pod filmem. I jeżeli ktoś znajdzie i będą to, zrobimy losowanie, a jak nie, to ktoś dostanie od nas jakiś produkt elektroniczny z naszego sklepu. Czyli albo webinar Telegonii, albo webinar Magia Świec może, bo no, na razie mamy dwa. Albo ten ostatni, dzisiejszy. O, dokładnie, czyli czakralny. Także, który liść dębu, bo są różne, ja sobie wybrałam, bo od razu powiem wam szczerze, patrząc na nie wszystkie, wiedziałam, który będzie mój. Także taki mały konkursik. Fochy ma. Co ty mnie filmujesz? Kot ma fochy. O, teraz przy kamerze to niby taki kotek piknie. Ale jak od razu wstała? No, moment, kamera. To jest taka królewna, że hej. No. Ja cię tu pod koc wpuściłam dzisiaj, a ty tyłem do mnie, dupo do mnie i brzuchem. Pani dupo. Nie ma godziny, żeby pani pokazała, nie. Którą godzinę mamy, a my się jeszcze szwendamy. Pierwszą, no. No pierwsza. O, kot jest zły, bo nikt z kotem nie śpi, a kot już śpiący. Proszę bardzo. Jaki foszek. Jaki kot śpiący jest. Jaki kizia śpiący. No dobrze. Idziemy spać. Miau. Miau. Łóżko nas woła. Dawaj brzucha. Pokaż się ciąg brzucha, że masz taki brzuch. I łapki takie chude jak kura. Co pani robiła do tej pory? Czemu pani nie poszła spać? Vloga robiłam. No. A ja wam zaraz pokażę, co ja robiłam. No. Żeby nikt nie pomyślał, że ja vloga robię. Nie, że to nam wszystko spada z nieba. To trzeba zapiełniczać. Niemożliwe. Samo się pakuje. Poważna. No. No faktycznie. Ach. Myśmy dzisiaj połowę wieczoru straciły na dobrej zabawie, oglądając vlogmasy. No. Jak tu nie było. Jak tu nie było jeszcze wszystkich takich dodatków. No, szczególnie na przykład nie było o tym barku. I takiego burdla, tak przyjrzyście. Psiukaczów. Psiukacz będzie na balkonie jutro, bo dzisiaj go przytargałam, bo sobie tak. Znalazłam. Bo taki był plan, nie? Taki był plan. Proszę bardzo. Trochę świeczek. Pozdrawiam koleżankę, która robiła tę motankę. Aha. A zobaczcie, co tam się jeszcze takie wieczorne pogaduszki zrobiłam z aparatem. O, proszę bardzo. Jeszcze się palą. Świeczuchy. Błogosławieństwo.
O, pędzelek wyciągnęłaś. Nie, no właśnie ja mam... Ja go położyłam, bo ja go myłam, bo ja robiłam maseczkę. Właśnie mówię, mam gdzieś jakieś pędzelku za dużo. Bo ty wzięłaś to jest ten z łazienki. No, nie wiem. Na dole był. Może. Był w łazience, bo ja zostawiłam do maseczek. I patrz, raz on jest tu. Ja sobie wtedy zrobiłam... Są dwa. Są dwa? Gdzieś. No. To nieważne. To ci... Bo ja wzięłam ten, zrobiłam sobie tu maseczkę, umyłam go i chciałam do wyschnięcia. To już ci go oddaję. Nie, nie, to jest ten... rozmnożenie pędzelków. Nie. My z kotem... Bo my używamy pędzelki do masek. Tak jesteśmy. My z kotem będziemy spać, prawda? Kot już wygląda na takiego, co wyspało. Tak. Kot. Jutro powódka o 8. Niech się uśmiechnę i przytaknę. Znaczy się ty tak. Trochę później. Tak się nie. Obudzę, bo szczególne będą biegać. Szczególne za ścianą. Szczególne ostatnio są ściągane szybko podobno, bo się sąsiadka kapła, że mówię na nie szczególne, że biegają. Się pytam, czemu szczególne nie biegały, a sąsiadka mówi, a szybko zeszliśmy. No. Ja już muszę o 9 wystartować na pocztu, tam, bo już się zaczyna. Tak, 10 emeryty mają swoje 5 minut. Dobra. I love you. Ki, tak wyciśnięty, jak cytrynka. Trzeba wyciskać jak cytrynkę i ogony omerdać i łapki masować. A kot, o, ja mam taką baramkę kocią. Fajnie baranka. Ci widać w lusterku. Tak? Tak. To jest taka kocia baranka. Czyli nie mogę pokazać, że gnajcie widzowie tak jak chcę, nie? Nie. Nie widać w lusterku. Ojojoj. Nic się nie da ukryć. Nie? Nie? Nie. Nie. A u mnie na biurku się zadziewa. Listki się pakują do rytuału ochronnego. To nic, że pierwsza w nocy. Trzeba pakować. Znaczy nie trzeba. Chcę zapakować. A tak ostatecznie będzie listek zapakowany. Muszę go mocno zapakować, bo jest delikatny, żeby nie było. Takich paczuszek będzie 30. Zapraszamy do sklepu, bo jak już zaczniemy robić promocje i tak dalej, to zaraz pewnie będzie znowu płacz, że za mało. O, dzień dobry. Pani Anno, co dzień pani dobry. Taki? Poranny suczek. Suczek poranny przy pani. Wow, to mam dobrze. Mam jabłek, jedna wielka marchewka i dwie pomarańcze. Ojojoj, będzie rewolucja. Nie. Smacznego. Smacznego. Hejcha, hejcha, a dzisiaj taki dzień, bym powiedziała, lekko, że nie ma wam coś pokazać. Siedzimy w biurze, zajmuje się Dorota paczkami, ja zajmuję się odgorączkowaniem siebie. Dlatego, że znowu mam jakiś napad gorączki, ani tam nic innego. Nie mam, nie kaszel, nie kater, gorączka, czyli znowu jakiś wirus. Chociaż to w tych czasach brzmi głupawo, no ale tak, już 2 tygodnie temu też mnie tak rozłożyło na jeden dzień. I dzisiaj Azalisz również. To tak, przespałam się w sumie chyba ze 2 godziny tutaj, jak Dorota tam robiła paczki, a ja tu zaległam z przeciwgorączkową tabletką, także tak to wygląda. Ale przy okazji byłyśmy w Akszonie wcześniej i parę rzeczy kupiłyśmy, to wam pokażę, bo coś na balkon, tylko właśnie muszę duże świece wziąć, bo będą bardzo fajnie wyglądać, cała jestem zadowolona, no także najpierw coś się zrobiło, a potem padło, taki 3-sekundowy i nie wiadomo co się dzieje, także już się zbieramy do domu, lecimy, to wam w domu wszystko pokażę. Proszę bardzo, jak marudny kot dobiera się do drzewka, no. No co? Kto na ciebie szczeka? Kto na ciebie szczeka? Kto na ciebie szczeka? Wszyscy na kota szczekają.
No nie. Dzień dobry. No. Oj, proszę bardzo, takie dwie lampy na taras zakupiłam. Myślę, że ładnie będą wyglądały świece zawsze osłonięte. Mogą nie pogasnąć, tylko tak sobie myślę, że w środek to sobie i tak wstawię jakieś szkło, bo nie wiecie, jak się świece rozlewają. Nie? Spodeczek. Tak, spodeczek. A mam takie po dużych świecach, co się tam jedno, drugie, tylko trzeba odgruzować. No więc będą wyglądały, myślę, że uroczo z tymi jetami. Tutaj także bardzo ładne. A no jeszcze jest zakupiona ławka na narzędzia. Ławka. Skrzynia na narzędzia plastikowa. Żeby sobie stała w ogródku. Dorota znowu buduje. Tak. Znowu jestem Bob Budowniczy. Ja robię kisiel. Kisiel jest najlepszy. Bremzek numer jeden. I tu, i tu. Okidoki. No, a witajcie w Narni. Budyń, kisiel trzeba sobie zrobić, bo na obiady żołądek niezbyt Dorota tam się buduje. Buduje. Znowu budujemy. Ja mam wrażenie, że nic innego nie robimy, tylko coś tu składamy. Tak. Ale no, jak wszystkiego nie ma, to i ciągle się składa. Było, nie było, także woda się zagotowała, więc zalewam 3 łyżki, bo jak kisieli budyń naraz. Zestaw młodego chorowacza. Budynio kiślowo. Zobaczymy, czy nam starczy tej wody. Jak nie, to się będzie dogotowywało. Owoce leśne, kisielek. Najlepszy. Dajcie, ja jestem ciemna jak piorun, ale tam łapię światło. Czekaj, no bo tu światło też jest. O, nawet trochę lepiej. Troszeczkę lepiej, spoko. Dobra. Znowu kisiel. Weźmy się. To rybki. Tu mam łyżeczki. Okej. Ja to znowu idę z przeproszeniem spać, bo znaczy położę się, bo powiem wam, nie jest tęgo. Chociaż tak lepiej, jak mnie złapało. Ale jak ja już chcę budyniu i kiśla, znaczy czas do łóżka. No i nawet widzisz, wody starczyło. Tak. Super. Znikam. Pojawiam się. Się w szafkę nie uderzyła. Jeszcze budyń tu wymieszam przy was. Będziecie winni zbrodni przejedzenia. Wylata. A to jest na wcisk? Mhm. Jakoś taka dziwacznie, ale jednak. Kot oczywiście asysta musi być. Inaczej. No. I Dorota złożyła skrzynię. Jeszcze kółka są? Takie dwa malutkie z jednej strony. A to dobrze, można ją podnieść i wyturlać. Bardzo słusznie. Tam, tam, tam. Nie. Fajne. Początek. Tu jest otwieranie. Proszę bardzo. Można od razu schować. Wąż. Wąż.
nóż ogrodowy. No. Ten jeden, bo ten drugi jest mechanika, że tak powiem. O, proszę bardzo. I hop. Pierwsze narzędzie w skrzyni zaistniało. Tada! Kot. Idę w bałagany. O, wystawiłaś. Zapalniczków nakupiłyśmy w Krzonie od Groma. Zaraz się pozbędziemy tych pudełek, bo i tak znając życie to... Twój kapownik. Mój kapownik, zaraz i mój kapownik. Tego już znamy. Jak zawsze w kropki. No. Także zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Tyle, nie? A nie, jeszcze i spinacze. Co mi przypomniało? Wiesz o czym? O praniu. Dokładnie. No i dobrze. O, proszę bardzo. Idę zaraz. Spinaczki. No, taką mamy przemiękką okładkę. Na gumce jest. Teraz wam pokażę. O, taki ładny wpisek. My Kay. Fajny My Bullet Journal. Aha, tu jakieś coś doklejone, chciałam powiedzieć. A, i szerokie kropki, więc może szału nie będzie, ale ja lubię pisać w kropki. Żeby kropki do klątwów. Nie, oddam. No, oddam kobiecie. No. No, jakieś notatki można robić. Lampioniki na balkonie. Ciemno, ale widać. Super wyglądają. Ciekawe jak z zewnątrz. Pewnie je widać, a są tylko podgrzewacze duże włączone. Ekstra.